Od wielu miesięcy Trzebinia się zapada. Czy coś zmieni uruchomienie urządzeń, które mają odpompowywać wody gruntowe spod miasta? Specjaliści zapewniają, że tak, ale żyjący od dawna w strachu o swoje domy mieszkańcy są sceptyczni. Jak mówią, takie działania można było podjąć znacznie wcześniej, jeszcze zanim pojawiły się pierwsze duże zapadliska. Łukasz Kądziołka. Na boisku, na torowisku i to najbardziej znane, na cmentarzu parafialnym. Te dziury w ziemi to efekt wieloletnich zaniedbań. Dziś zapewniono, że kolejne nie powinny powstawać. Oficjalnie uruchomiono pompę, która działa już od poniedziałku. Nie obyło się bez zapewnień, że liczy się dobro mieszkańców. Naprawdę staramy się nie robić z tego wydarzenia żadnego medialnego wydarzenia, tylko po prostu staramy się pomagać. A także politycznych przepychanek. Nie wolno nam iść na skróty. Nie wolno nam słuchać polityków, którzy przyjeżdżali do Trzebini i mówili, że chcą tutaj krzyczeć. Na kogo, jeszcze raz pytam? Na naukowców, na ekspertów, na ludzi, którzy swoją, można powiedzieć, wieloletnim doświadczeniem pomagają rozwiązać ten problem. Problem mają rozwiązać te urządzenia. Powinny sprawić, że woda pod ziemią nie będzie się podnosiła, a tym samym nie będą powstawać pustki. Mamy nadzieję, że te pompy zahamują proces podnoszenia się lustra wody, co w znacznej mierze wyhamuje proces powstawania zapadlisk. Oczywiście nie można wykluczyć, że one będą powstawać, bo pewnie będą, ale nie z takim natężeniem jak do tej pory. Na pytanie, czy tak faktycznie będzie, na razie jednoznacznie odpowiedzieć się nie da. Woda pod Trzebinią płynie z dużą prędkością. Myśmy to wyliczyli, że to jest między 5 a 8 m3 na minutę. Te dwie pompy dają łącznie 11 m3 na minutę. Tyle potrafimy pompować. Czyli według Pana danych, według Pana informacji macie zapas, tak? Mamy zapas. Natomiast nie wiemy, na ile drożne są połączenia hydrauliczne na dole i czy tutaj te pompy wystarczą, żeby ściągnąć całą wodę. Mało tego, my nie możemy pompować szybciej niż ona dopływa. Konferencji przysłuchiwali się też mieszkańcy, którzy przypominają, że pompy powinny działać już od dłuższego czasu. Sekretarz stanu mówił, że działanie jest jak najbardziej świadome i nie mówi tutaj o tym, że jest spóźnione. To mieszkańcy sygnalizowali ten temat już od kilku lat, że należałoby tą wodę odpompowywać. Cieszę się, że do tego doszło. Mamy konkretne, namacalne działanie. Mamy też działanie pod kątem likwidacji pustek, na razie przy osiedlu Gaj. Tak wygląda wypełnianie tego, co zabrała woda. Radny z osiedla nie ma wątpliwości, że gdyby pozostawiono włączone pompy kopalniane, to nie byłoby konieczne wypełnianie pustek. Domy, które są na ulicy Górniczej, domy na ulicy Młyńskiej, domy koło Jana Pawła przy ulicy, no powiedzmy cmentarz, gdzie się zapadł, ogródki działkowe, gdzie 110 ogródków działkowych po południowej stronie jest zagrożonych, więc ta sytuacja mogła tej uniknąć. Miasto oczekuje przepisów, które umożliwią zadośćuczynienie mieszkańcom, którzy pochowali na tym cmentarzu swoich bliskich oraz działkowiczom, którzy ze swoich ogródków nie mogą korzystać. Jestem gotowy na całą procedurę związaną z przygotowaniem stosownej dokumentacji projektowej, nawet i z kwestią ogłoszenia postępowania, wykonania tego, tylko oczekuję na to dwóch rozwiązań. Możliwości wskazywania terenu bez potrzeby bycia ostatecznie jego właścicielem, dopiero po podjęciu decyzji, wykorzystaniu trybu specustawy, nabycia go na rzecz miasta i drugie, środków finansowych. Choć konkretne deklaracje jeszcze nie padły, to ministerstwo ma przygotować przepisy, które pozwoliłyby na naprawę tego, co już się zapadło i tego, co dopiero może się zapaść. Na razie nikt nie mówi też o kwotach, jednak wiadomo, że potrzebne będą miliony, żeby przywrócić mieszkańcom to, co zabrała woda.